с темат доклад, докторен неколко шопни шуми, 15 момент, защо написанът на свой картечка. Чекащу ест един под титул Посебарове екуменизм, а Морталин Анимус. Pierwszy człon tytułu, który przetworzono, więc czy Kościół jest jeden, może mieć dwojaki biegun rozłączny. Jest to pytanie rozłączne. Więc drugi biegun w postaci, czy jest ich wiele, albo czy Kościół już jest jeden, czy będzie nim kiedyś. W istocie są to dwie strony całkiem nowego pomysłu, który na Soborze Watykańskim II został przyjęty głównie w pismach Lumen Gentium o Kościele oraz Unitatis Redintegratio o ekumenizmie. Dzisiaj trzeba nam porównać je z encykliką Piusa XI, Mortalium Animus. Uczynimy to nie przejmując się domyślnym zarzutem, jakobyśmy na jednej półce stawiali dokumenty o różnym ciężarze właściwym. Z jednej strony bowiem pisma Vaticanum Secundum nie tylko nie orzekły niczego. Także zresztą według oświadczenia tegoż soboru, tylko pasterskiego, więc niedogmatycznego. Lecz nawet wygłosiły treści całkiem nowe, które więc także nie należą do nauczania zwyczajnego i powszechnego. Gdyż ono dotyczy zgodności nie tylko w przestrzeni, lecz i w czasie. Przeto z poprzednimi pokoleniami biskupów jako następców apostołów. Na poziomie natomiast tego pasma, czyli nauczania powszechnego, zwyczajnego, które, podobnie jak nauczanie uroczyste, jest nieomylne i przedmiotem wiary, doskonale jest umieszczony dokument Mortalium Animus, wprawdzie nie jako encyklika, jeśli chodzi o rodzaj literacji, ale jako przekaźnik katolickiej nauki niezmiennej od pierwszych wieków. Przez swoją treść, nie przez rodzaj literacji. Jest przekaźnikiem nauczania powszechnego i zwyczajnego, które z istoty swej jest nieomylne i przedmiotem wiary. W istocie ten dokument, ta encyklika Piusa XI jest krótszym ujęciem treści zawartych w encyklice Leona XIII Satis Cognitum z końca wieku XIX, którą napisał w obliczu rosnącego ruchu ekumenicznego wśród chrześcijan niekatolickich. Po piśmie Leonowym, Satis Cognitum, nawet kardynał Kasper rzekł wprawdzie, że było ono świtem ekumenizmu katolickiego, dodajmy zdrowego. Lecz nie zaznaczył, że ono i późniejsze Mortalium Animus były jedynymi dokumentami swoich autorów, które ani raz nie zostały wspomniane przez Sobór, ani raz. Ani także potem, ani po Soborze. Już ta okoliczność, wszystkie inne dokumenty były przytaczane wielokrotnie obydwu papieży. Te dwa ani raz. Ani podczas Soboru, ani po Soborze. Już ta okoliczność uwagę zwraca na to, że musi chodzić nie tylko o dwa ekumenizmy wzajem odróżnione, choć zasadniczo zgodne, lecz o dążenia, które wzajemnie wykluczają się. Na rzecz tę spoglądniemy z kilku stron, a nazwiemy je tak.
Jeden jest Kościół Zbawiciela. Obrazy Kościoła, pomysł o ludzie Bożym, starożytny, a nowo przedłożony zarys jedności, zarzuty modernizmu. Więc pierwsza część, jeden jest Kościół Zbawiciela. Przepaść pomiędzy zdrowym staraniem o przywrócenie jedności chrześcijan, w którym przez wieki zawsze wyróżniała się stolica rzymska, a ruchem, który w XIX wieku nazwano ekumenizmem, polega na tym, że wierni katolicy byli i są przekonani o kościelnej jedności nieutracalnie obecnej w Kościele katolickim. Jak w dębie, którego gałęzie ktoś odcina lub łamie. Natomiast według ekumenistów ona, owa jedność, co najmniej w znaczeniu pełnej jedności, jest dopiero do osiągnięcia, więc teraz jej nie ma. Dla katolików dążenia jednościowe dotyczą odłączonych chrześcijan oraz ich zespołów, a są zawarte w pragnieniu, by one odnowiły swoją wspólnotę ze stolicą Piotra, czyli by wróciły do jedności tego Kościoła, o którym Zbawiciel Piotrowi rzekł: Ty jesteś Petros, skała, a na tej skale zbuduję Multim Ecclesia, Kościół mój w jedynym, a bramy piekła go nie przemogą. O jego ścisłej i wiecznej jedności świadczy późniejsze zapewnienie Pana, że z jego pasterzami będzie on po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jak również tutaj użyty grecki przedimek określony tim ekklesia, pochodny od mianownika hi, czy to wskazujący na byt jednostkowy, a także jedność opoki, na której Kościół ma być zbudowany. Epitafti di Petra. Na tej skale, jednej skale, którą miał być on, Petrus. W tym właśnie celu, już na samym początku, gdy Andrzej przyprowadził swojego brata, Jezus, przypatrzywszy mu się, powiada Jan, rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jan. Ty będziesz nazywany imieniem Kifan. A Jan zaraz dodaje, że to słowo aramejskie po grecku znaczy Petros, skała. Tak oto Pan Jezus na jednej skale zbudował jeden Kościół, który ze swej strony jest kolumną i utwierdzeniem prawdy owej jedynej. A tam streszcza jego życie i nauczanie, jak sam oświadczył: Ja jestem drogą i prawdą, i alithia, ową jedyną, i życie. Wobec tak wyrazistych świadectw nauka o jedności Kościoła prawdziwego należała do niezbywalnego prawidła wiary, regula, które było wyrażone w chrzcielnym wyznaniu wiary, zwanym to symbol, skład, znany z apostołów. Wyznawano tę prawdę na przykład w słowach święty Kościół powszechny, czyli katolicki, albo jeden święty powszechny i apostolski Kościół, jak u niedzielnej mszy mówi się do dzisiaj. W pierwszym zapisie greckim Nowego Testamentu, w pierwotnym zapisie greckim Nowego Testamentu, zawsze słowo ekklesia, Kościół, występuje w liczbie pojedynczej i z przedimkiem określonym, więc dotyczy jednostki i to postrzeganej. Udziałem zaś wczesnej teologii łacińskiej, wkrótce po zdumiewającym geniuszu Tertuliana względem kluczowych prawd o Trójcy i wcieleniu, już na początku wieku III stał się geniusz Cypriana, jego zresztą ziomka z Kartaginy, z Afryki Łacińskiej,
względem nauki o Kościele, którą wyraził głównie w dziele o jedności Kościoła katolickiego. Takiego wejrzenia w obu wymiarach grecki wschód nie osiągnął nawet w wiekach późniejszych. Część druga. Obrazy Kościoła. Dodatkowe światło rzucają biblijne obrazy Kościoła. Otóż jest on ukazany m.in. jako dom Boga, Jego Królestwo, duchowa świątynia, pole uprawne i wznoszona budowla, a także ciało Chrystusa i Jego zagroda owiec. Przy czym znowu jedność jest tu wszędzie założeniem wstępnym. Oto Pan Jezus, który jest chopimim hokalos, dobrym pasterzem, owym jedynym, mówi, że ma do pozyskania także inne owce, które nie są z tej zagrody. A jedynie ta jest Jego własną. Ta jedna jest Jego własną, a są inne, które nie są z tej zagrody. Dlatego musi Agabin poprowadzić do swojej zagrody, gdzie rzeczy będą słuchać mojego głosu i nastanie mija pijmi, jedna trzoda i jeden pasterz. Wcześniej doszły tu cenne skojarzenia teologiczno-biblijne, zwłaszcza z Arką Noego, która jedynie dawała zbawienie pośród fal potopu. I z ową całodzianą suknią Pana Jezusa, zdjętą z Niego na Golgocie. Ta suknia, kochito, zaświadcza apostoł Jan, była arafos, bez szwu, a tkana od góry do dołu w całości. Powiedzieli więc żołnierze do siebie nawzajem, nie rozdzierajmy jej, lecz losujmy co do niej, by poznać, czyją ona będzie. Warto tu zauważyć wyrażenie w całości u Jana, dichou, bo pokrewnym jest wyraz katolicki, czyli powszechny, powstały z wyrażenia katachoru, według całości. A ta z istoty naznaczona jest jednością, jak na przykład świat, wszechświat, jest jeden. Jednocześnie nie powinna ujść uwagi postawa żołnierzy, na której tle święty Jozefat Kuncewicz, męczennik z wieku XVII, według żywotopisarza rozmyślał tak. Nawet poganie pod krzyżem nie odważyli się rozdzierać szaty Jezusa, a oto tu, co do Kościoła, więcej niż szata, żywe ciało Chrystusa. Przemiło tu dodać, że również dla nauki godnej tego imienia owa święta suknia znajduje się niemal na pewno w starorzymskim mieście Trevir, a spodnia szata również całodziana Argentoreum, Argenteuil, w małym mieście w pobliżu Paryża. Pojęcie Kościoła jako mistycznego ciała Zbawiciela ma korzenie biblijne, zwłaszcza u świętego Pawła. Na przestrzeni wieków rozwijało się, a rozkwit osiągnęło około połowy XX wieku w nauczaniu papieża Piusa XII. Szczęśliwie łączyło się ono ze starochrześcijańskim obrazem Kościoła powszechnego jako wspólnoty, komunio, kościołów miejscowych, skupionych każdy wokół swojego biskupa na tle równego udziału wielu latorośli w sokach winnego krzewu, lecz także ponadto uzupełniało ów obraz latorośli, wyszczególniając tam czynnik rozróżnienia według porządku i stopnia. W jednym ciele bowiem, jak pisze Paweł, nie wszystkie członki pełnią tę samą czynność.
Bohom, mówi dalej. Czy może wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Treścią wspólną, jakby złotą nicią, co łączy te obrazy, jak ziarna różańca, jest rozstrzygnięcie jakościowo-rozłączne w postaci albo ktoś jest w Kościele, albo jest poza nim. Jak wyrzucona, uschnięta latorośl, którą zbierają, wrzucają w ogień i płoną. Obraz Kościoła jako mistycznego ciała Chrystusa obok innych został wprawdzie wspomniany w soborowym piśmie Lumen Gentium, lecz podobnie jak mszalny kanon rzymski, który wprawdzie znalazł się w mszale reformowanym, ale w towarzystwie nowo ułożonych modlitw eucharystycznych, co spowodowało, że w istocie znalazł się na bocznym torze. Prawie nikt go nie używa. Otóż krótko wskazawszy w małej części rozdziału pierwszego, ma wiele biblijnych obrazów Kościoła z ciałem mistycznym włącznie, sobór przechodzi do ulubionego i kluczowego dla siebie pojęcia ludu Bożego, poświęcając temu ostatniemu cały rozdział drugi, a przestrzeń czterokrotnie większą niż tamtym wszystkim razem wziętym. Był to zręczny krok, bo nadreńskim teologom soboru pozwolił rozwinąć żagle, by wypłynąć na morze ekumenizmu, czyli budowanie jedności chrześcijan i nie tylko ich, nie tylko chrześcijan, w sposób niesłychany i nie do przyjęcia do owego czasu. Kolejna część. Pomysł o ludzie Bożym. Pojęcie ludu Bożego, którego kręgi w różnym stopniu są rzekomo obecne w Kościele Chrystusa lub do Niego przyporządkowane, nie wyłączając pogan, a nawet niewierzących, było na pozór wygodnym narzędziem do tworzenia nowego pomysłu, lecz w istocie miało podwalinę kruchą, wręcz pozorną, a pojęte na tyle ściśle biblijnym, co było i jest podejściem ze wszechmiar należnym, nie tylko nie udrażnia ono ekumenizmu, lecz wręcz obraca się przeciw pomysłodawcom. Wyrażenie lud Boży, dokładnie biorąc, u apostołów występuje tylko jeden raz i to jedynie jako omówienie ściśle biblijno-hebrajskiego, bardzo często używanego słowa lud. Am po hebrajsku. Lud jest wyrażeniem biblijnym. Lud Boży jest tylko omówieniem i raz tylko występuje u apostołów. Tym niemniej rozdęli niewiodący teologowie soboru, pozostający wprawdzie na usługach biskupów, których jednak większość biskupów została przez nich, owych teologów, jakby posłana do szkoły teologii nouvelle, teologii nowej, czyli nietradycyjnej. Zakiełkowała ona wprawdzie we Francji, lecz objęła wkrótce niemieckojęzyczne prawe pasmo nadreńskie. Za sprawą owych biegłych periti, których wodzem był Karol Rahner, nowo teologiczny Ren wlał się do rzymskiego typu. Określenie lud Boży, ściśle biorąc, nie występuje w Biblii hebrajskiej, choć może być przyjęte jako ludzkie streszczenie jej wypowiedzi o ludzie. Am, po grecku holaos, po naszemu także populus.
o ludzie, który w Abrahamie Bóg wybrał, aby był jego świadkiem i kapłanem pośród innowierczych goim, czyli narodów. Esne, gentes. Właśnie jest populus, jeden naród wybrany, i są gentes, są narody. Lud i narody. Jest am i goim. Ściśle biblijne więc jest to słowo lud, które tak wyłącznie dotyczyło Izraelitów, że Bóg zabronił im małżeństw mieszanych z obcokrajowcami, a według ideologów żydowskich nakazałby on nawet wyciąć Amalekitów czy mieszkańców Jerycha, nie szczędząc kobiet, dziewcząt i dzieci, jak to za sprawą Ukraińców najokrutniej pod słońcem działo się u nas na Wołyniu. Była to więc granica tak szczelna i wysoka, jak mur, którym ostatnio Żydzi odgrodzili się od Palestyńczyków, a raczej ich zamknęli, stwarzając im getto. Najważniejszy jest klucz. Albo ktoś należał do tego ludu Am, albo był obcokrajowcem należącym do któregoś z narodów, goim. Albo, albo. Ten lud, bardzo ściśle odgrodzony od innych narodów, a prowadzony przez Boga poprzez patriarchów i proroków, był zapowiedzią i prawzorem Kościoła, który w pełni czasu miał założyć Boży Syn wcielony. Sam Pan Jezus na zgromadzenie swoich wyznawców przeniósł hebrajsko-biblijną nazwę kahal, czyli grono obrzędowo zwołanych. A ona w ponad 200 lat przed Chrystusem została oddana greckim słowem ekklesia, któremu w języku polskim i czeskim odpowiada wyraz Kościół. A nim właśnie posłużył się Jezus, gdy Piotrowi rzekł: na tej skale zbuduję Kościół. Według odwiecznej więc woli Boga Kościół jest nowym Izraelem, bo zgodnie z zapowiedziami proroków, świętym zgromadzeniem nieograniczonym do kręgu hebrajskiego. Będziecie moimi świadkami, rzekł Pan, w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i Heroses Hadis Gis, aż do krańca ziemi. Jeśli więc Pan Jezus przeniósł pojęcie i nazwę starego zgromadzenia wiernych Bogu prawdziwemu na grono swoich uczennic i uczniów, to ma ono granicę tak samo szczelną jak lud Am Starego Przymierza. Ma ono więc granicę wyraźną, czyli jakościową, w postaci albo ktoś jest wewnątrz, albo jest na zewnątrz. Weźmy owo georgion u Pawła, czyli pole uprawne, jako obraz Kościoła. Otóż kiedy przez okno domu patrzę na pszenicę kołysaną wiatrem, to ona rośnie albo na polu moim, albo na polu sąsiada. Jeśli zaś rośnie na moim, to spoza rzeczywistości byłoby mówienie, że w pełni rośnie u mnie, a nie w pełni u niego. Kiedy dochodzi się do takich niedorzeczności, to widać, że nie wiadomo, o co tutaj chodzi. Że wiadomo skądinąd, że przy takiej mgławicy w istocie chodzi o wymierności. A tutaj o ekumenizm za wszelką cenę. I świadczą o tym ustępstwa dokonane względem błędów Focjusza i Lutra. Dokonane za sprawą Rady dla Krzewienia Jedności Chrześcijan. Starożytny, a nowo przedłożony zarys jedności.
Przez 20 wieków Kościół wyraźnie głosił prawdę jakościowo rozłączną o trwaniu w nieutracalnej jedności katolickiej lub o wyłączeniu z niej. To samo czynił święty Paweł, który Galatom napisał: gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię inną niż ta, którą wam głosiliśmy, anathema esto, niech będzie wyklęty. Jak wcześniej powiedzieliśmy, teraz znowu mówię, gdyby wam ktoś głosił Ewangelię inną niż ta, którą otrzymaliście, niech będzie wyklęty, czyli wyłączony ze wspólnoty Kościoła. Także do Koryntian pisze, nie po linii ilościowo ustopniowanej, w pełni albo nie w pełni, lecz według ostrej linii jakościowo rozłącznej, albo jesteś w jedności, albo poza nią. Oto rzeczy: nie noście obcego jarzma z niewierzącymi, heterozyguntes. Co bowiem wspólnego mieć może sprawiedliwość i bezprawie? Lub jaka może być wspólnota światła z ciemnością? Lub jaka ugoda Chrystusa z Belialem? Lub jaki udział wiernemu z niewiernym? Jakie zaś może być zespolenie świątyni Boga z bożkami? My bowiem jesteśmy świątynią Boga żyjącego, według tego, co mówi Bóg. Zamieszkam z nimi i będę wśród nich chodził. Wyjdźcie przeto pomiędzy nich i odłączcie się od nich, mówi Pan, i nie tykajcie tego, co nieczyste, a ja was przyjmę. Tyle Pan. Prawdę o jedności, kościelnej jedności jakościowo rozłącznej, a nie ustopniowanej, głosi też dzisiaj Kościół poprzez swych Machabejczyków, czyli katolików wiernych tradycji. Jednakże w latach 60. na Soborze odsunął ją Kościół reformowany, zwany też soborowy. Zechciał on postrzegać siły jakby jeden z wielorakich płatów tkaniny, rzekomo środkowej, które wstępnie są sfastrygowane przez chrzest, lecz dopiero kiedyś osiągną jedność przez zeszycie, a tę jedność zapieczętuje wspólna Eucharystia. Taki zespół zbliżonych płatów nazwano Kościołem Chrystusa, który subsistit. Korzeń swego bytu ma wprawdzie w owym płacie środkowym, czyli w Kościele katolickim, lecz podkreśla się, że same kościoły i wspólnoty odłączone, choć w naszym przekonaniu podlegają brakom, wcale nie są pozbawione znaczenia i wagi w tajemnicy zbawienia. Duch Chrystusa bowiem nie wzbrania się posługiwać nimi jako środkami zbawienia, których moc pochodzi z samej pełni łaski i prawdy powierzonej Kościołowi katolickiemu. Tyle są. Według tej mowy tamte kościoły i wspólnoty pozostałyby narzędziem zbawienia, nawet gdyby Kościół katolicki zapadł się pod ziemię. Prawosławni zaś i protestanci są tak zadowoleni z niniejszej teorii, jak niegdyś Rosja i Prusy z polskiego Nihil Novi oraz Liberum Veto, bo wiedzą, że póki trwa taki ekumenizm, to ich współwyznawcy nie będą pozyskiwani do Kościoła katolickiego. We własnym kręgu jednak, na przykład prawosławni, o katolikach mówią jako o innowiercach, heterodoksji, więc odłączonych od jedynego kościoła, ortodoksos, prawowiernego, rzekomo więc prawosławnego. O jakiejś jedności pełnej lub niepełnej tam nikomu się nawet nie śniło. To jest spoza rzeczywistości. Można się więc zastanawiać, na jakiej podstawie katolicy księża reformowani na początku mszy niedzielnej ważą się wypowiadać słowa: wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół.
Dotyczy to zwłaszcza większości kapłanów polskich, właśnie których większość według spaczonego przekonania w tym miejscu po komunii mówi: Panie Jezu, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą obdarz go pokojem i doprowadź do pełnej jedności. Na początku mszy wyznawał wiarę w jeden Kościół, a teraz dąży do jedności. Mówię o tym miejscu, które jest źle przetłumaczone, bo trzeba tu powiedzieć i podkreślić, że z uznaniem, że msza we polskim, jedynym w Europie chyba i w świecie do tej pory, dokładnie przetłumaczono słowa przeistoczenia. We wszystkich językach zwłaszcza jest wykrzywione tłumaczenie. Nad kielichem kapłan mówi wszędzie naokoło na świecie, że z kielich nowego i wiecznego krwi za was i za która za wszystkich będzie wydana. I to jeszcze są słowa, tłumaczenie jest spaczone, mówię w innych krajach, i to jeszcze się wkłada w usta Pana Jezusa, bo wziął kielich i rzekł. Jakoby on to powiedział. Powiedział, zabieruj. Ale to jest, chodzi nam o inną część mszy w tym przypadku. Więc twórcy tego mszału, tego tłumaczy, w niniejszej modlitwie ubocznie twierdzą w ślad tego tłumaczenia, znaczy o którym mówiliśmy w tym miejscu, twórcy tego mszału, nowego wydania tego mszału w niniejszej modlitwie ubocznie twierdzą w ślad za lewicowym skrzydłem soborowym, że jeszcze nie ma Kościoła jedynego, a przez to zamykają usta Chrystusowi, bezwiednie z pewnością, ale zamykają usta Chrystusowi, który między innymi uczył o jedynej zagrodzie swych owiec, chijawlini, zagrodzie, oraz jedynej trzodzie, mia pini. Ten zaś wyraźnie odróżnił, odgrodził od innych, więc owe inne owce miał doprowadzić do swojej owczarni jedynej. Tu właśnie jest granica, a nawet przepaść między nauką tradycyjną apostolską, przekazaną m.in. w encyklice Satis Cognitum i streszczoną w Mortalium Animus, a postawą pasterskiego, czyli niedogmatycznego Soboru Watykańskiego II. Stanowią odejście od starożytnej zasady jakościowo-rozłącznej, albo, do nowej formuły ilościowej, w pełni, nie w pełni. W ramach nowej teorii mieści się postawa owych księży francuskich, rzekomych misjonarzy w Afryce Arabskiej, którzy zapytani, na czym polega ich praca, odpowiedzieli: najpierw pomagamy muzułmanom być prawdziwymi muzułmanami. Bronimy ich, by nie popadli w fundamentalizm, ale starali się zrozumieć istotę Koranu i żyć zgodnie z jego nauką, bo tylko tak mogą być zbawieni. Nieco wcześniej na tej samej drodze znajdują się mniemania w rodzaju tych, które wyraził ksiądz Mieczysław Maliński, napisał. Oczywiście niejednokrotnie człowieka patrzącego na religię, również katolicką, z zewnątrz, może zmylić albo nawet zgorszyć wielość nabożeństw, obrzędów, kult świętych patronów, cześć oddawana obrazom, procesje, pieśni. Może go zniechęcić rozbudowana teologia z dogmatami, czasem skomplikowanymi, nie wiadomo po co. Niektóre stwarzają pozory, że są nieodzowne, podstawowe, a przynajmniej konieczne. Ale to już jest sprawa nasza, odbiorcy, wyznawcy, który musi potraktować akcesoria jak akcesoria i uchwycić istotę rzeczy. A istotą jest prawda o tym, że Bóg jest miłością, a my ludzie mamy stać się Mu podobni. Gdyby święty Paweł czytał takie brednie, to co najmniej powtórzyłby to, co napisał Galatom, a mianowicie, że jeśli tak rzeczy się mają, to Chrystus dorean apethamen. Chrystus umarł na darmo. No właściwie po co, jeżeli tak rzeczy? Jedynie prawdziwy Kościół Zbawiciela według jego woli miał być postrzegany
by można go było odróżnić od innych zgromadzeń powołujących się wprawdzie na Pana Jezusa, lecz będących owcami nie z Jego zagrody. Musiał być on rozpoznawany według pewnych znamion, a te sprowadzono do czterech. Jeden święty, katoliki powszechny i apostolski. Głęboko świadom tego, święty Cyryl Jerozolimski w wieku IV tak uczył nowochrzczonych, wówczas w większości dorosłych. Gdybyś kiedy podróżował po miastach, to nie pytaj, gdzie jest Dom Boży, bo także domy błędnowiercze mają swoje miejsca, schronienia, które Domem Bożym nazywają. Nie pytaj też, gdzie jest Kościół, ale gdzie jest Kościół katolicki, bo to jest właściwe imię tej świętej Matki wszystkich, oblubienicy Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wcześniej Sobór Nicejski, wyszczególniwszy błędy ariańskie, godzące w prawdziwe bóstwo Syna Bożego, oświadczył, że ich wyznawców anathematizm, katoliki ecclesia, wyklina Kościół katolicki, czyli wydala ich poza swe granice. I ostatnia część, zarzuty modernistów. Zwyczajowym chwytem nowych ideologów jest powoływanie się na ustrój Kościoła pierwotnego, którego cechą główną byłaby wspólnota, komunio kościołów miejscowych we wierze i miłości. Jest on jednak tak zwodniczy jak baśń o tym, że dokądkolwiek przychodzili księża w pierwszych wiekach, to do obrzędów mszy i sakramentów przyjmowali język miejscowego ludu. Choć prawdą jest, że go przyjmowali do kazań i do nauki religii, a nie do ofiary i sakramentu. Owa wspólnota, z grecka kinonia, była wprawdzie czynnikiem ważnym, lecz do jej istoty, jako warunek konieczny, należała wspólnota z następcą Piotra. Jak to wyraził Cyprian na początku wieku III, mówiąc, że cum Cornelio Papa communicare, znaczy to samo, co cum Ecclesia Catholica communicare. Także to był wymóg przedwstępny. Zachowanie łączności z następcą Piotra. Dlatego, że ze stolicy Piotra, mówi dalej Cyprian, unitas sacerdotalis exorta est. Wyrosła jedność kapłańska, czyli kościelna wspólnota, komunia. Przede wszystkim jednak także ona była pojmowana jakościowo, czyli rozłącznie w postaci albo ktoś w niej jest, albo nie jest. Natomiast nigdy w nowomodnej postaci ilościowej, czyli ustopniowanej, wskazującej na jej rzekomy stan pełny lub niepełny, lecz zawsze jakoś obecny. Święty Cyprian jednak podkreśla, Bóg jest jeden, Kościół jeden, jedna wiara. Jeden lud połączony związkiem zgody w trwałą jedność ciała. Jedności nie można pokroić ani rozbić jedynego ciała przez niezgodność spoiwa. Tym zaś głównie jest jedna i ta sama wiara, skąd o błądzących heretykach pisze Augustyn. W rzeczach wielu, wielu rzeczach są ze mną. W niektórych, tylko niektórych nie ze mną. Lecz nawet w tych niewielu, w których nie są ze mną, nie pomoże im tamta wielość, w której są ze mną. Nawet w tych niewielu sprawach, w których nie są ze mną, nie pomoże im tamta wielość, w której są ze mną. Albo więc ktoś jest we wspólnocie Kościoła, albo poza nią. Stronnicy nowej formuły o jedności rzekomo pełnej lub niepełnej chętnie wskazują też na ostrą według nich zasadę starożytną extra ecclesia nulla salus. Poza Kościołem nie ma zbawienia. Czasem drwiąco dodając, że niekatolików dawniej posyłano do piekła. Tak bezwzględnie Kościół katolicki nigdy się nie wyraził, w przeciwieństwie zresztą na przykład do Lutra, który tak właśnie mówił, że kto nie jest nim, to idzie w ogień nieugaszony. Kościół katolicki tego nigdy nie powiedział.
A rzecz miała się i ma znacznie inaczej, bo dotyczy nie tylko Kościoła przed Soborem, lecz także i głównie samego Chrystusa. To według Jego słów, ten, kto wstąpi do Kościoła, bo uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. A to z własnej winy nie zechce Jego nauki przyjąć, więc nie uwierzy, będzie potępiony. To nie jest wymysł Kościoła. To są słowa Chrystusa. Ta zaś kara dotyczy jedynie tych, co z własnej ciężkiej winy nie należą do Kościoła katolickiego, przeto kogoś, kto ten Kościół dobrze poznał i wie, że jest wolą Boga, by każdy człowiek pod utratą zbawienia został katolikiem, a mimo to, jakby na przekór, nie chce stać się. W tym względzie święty Józef Wilczewski, nie tylko dobry pasterz, jako arcybiskup i metropolita lwowski, łaciński, lecz także wybitny teolog, rzecz ujął tak. Kto bez własnej ciężkiej winy nie jest członkiem Kościoła katolickiego, może być zbawiony, jeśli mianowicie w dobrej wierze religię swoją niekatolicką uważa za prawdziwą, a w razie wątpliwości szczerze i usilnie szuka prawdy i zachowuje przykazania Boże. Taki innowierca, choć się sam nazywa prawosławnym albo protestantem, w oczach Bożych jest katolikiem, bo należy do duszy Kościoła rzymskiego, składającego się ze wszystkich sprawiedliwych na ziemi. Twierdzenie to nasze bynajmniej nie jest wymysłem nowszych teologów katolickich, ale znowu starodawną nauką ojców, którzy zawsze zaliczali do katolików wszystkich innowierców, uważających bez swej winy społeczność heretycką za Kościół Chrystusowy, na wzór dziecka wołającego mamo do płatnej sługi lub nianki. Niniejsze nauczanie o konieczności Kościoła katolickiego do zbawienia danej osoby zostało jeszcze przed Soborem streszczone przez magisterium w oświadczeniu o konieczności w niej, w tej osobie, pragnienia co najmniej ukrytego, votum ad desiderium saltem implicitum. Jest tu mowa o możliwości, której urzeczywistnienie dla uczciwych niekatolików jest trudne. Bardzo trudne. W tej mierze, w jakiej wierni katolicy, mając pełny dostęp do źródeł łaski, muszą, według słów Pawła, troszczyć się o swoje zbawienie metaforukę tromu, z bojaźnią i drżeniem. Jeśli my musimy się naprawdę starać, mając wszelkie pomoce nadprzyrodzone, to co dopiero ten czy ów uczciwy niekatolik. To nie jest proste. Nawet nie zakładając ów trudny przypadek uczciwego niekatolika, należy podkreślić, że on zbawienie może osiągnąć jedynie poprzez Kościół katolicki, do którego duszy przylgnął bezwiednie. Może je więc osiągnąć nie dzięki własnej wspólnocie wyznaniowej, ale wręcz wbrew niej. Wbrew niej, na przekór niej, więc całkiem inaczej niż o tym bredzili wiadomi biegli na Soborze Watykańskim II. Między innymi wówczas, gdy napisali, że owymi, cytuję, kościołami i wspólnotami odłączonymi Duch Chrystusa nie wzbrania posługiwać się jako środkami zbawienia. Godny podziwu list pasterski Józefa Wilczewskiego o Kościele został napisany w roku 1907. Przeto znajduje się pomiędzy encykliką Satis Cognitum Leona XIII a Mortalium Animos Piusa XI. Przekazuje on treści zawarte w pierwszej z nich, o znamionach biblijno-patrystycznych, a w drugiej, znacznie krótszej od Satis Cognitum, czyli dla Mortalium Animos, może być dobrym tłem lub nawet mikroskopem, za którego pomocą można powiększyć i zbliżyć poszczególne składniki pisma Piusa XI, któremu jesteśmy także wdzięczni za ustanowienie święta Chrystusa Króla. Nam, Polakom i innym Słowianom, zwłaszcza zachodnim, dane jest czytać pastersko-dogmatyczne dzieło świętego biskupa Józefa, mimo że w Kościele soborowo-reformowanym byłoby ono niemile widziane, gdyby tam ktoś się dowiedział, że ów list istnieje.
Z pewnością podzieliłby on los obydwu encyklik, które już przez Sobór zostały całkiem przemilczone. Tamte jednak posunięcia na szczęście nie są wiążące ani dla katolików tradycyjnych, ani dla reformowanych. Ważne jest natomiast prawidło wczesnochrześcijańskie, w V wieku tak ujęte przez świętego Wincentego z Lerinu w południowej Galii, a dzisiejszej Francji. Co ma uczynić chrześcijanin katolik, jeśli jakaś cząstka Kościoła oderwie się od wspólnoty wiary katolickiej? Nic innego, jak tylko przedłoży zdrowie całego ciała nad członek zakaźny i zepsuty. Jak zaś ma postąpić, jeśli by jakaś nowa zaraza już nie tylko cząstkę, lecz cały naraz Kościół usiłowała zakazić? Wtedy całym sercem przygnąć winien do starożytności, bo tej chyba już żadna nowość nie zdoła podstępnie podejść. I dalej mówię. Tymoteuszu, napisał mu Paweł, ustrzeż powierzonej prawdy, depozytu, unikając bezbożnych nowinek i sprzeczności błędnej tak zwanej wiedzy, bo to niektórzy, wyznając ją, odpadli od wiary. Unikaj rzeczy bezbożnych nowinek. Nie mówi unikaj starożytności. Nie mówi unikaj dawności. Owszem, zgoła coś przeciwnego z tamtych słów wynika. Jeśli bowiem należy unikać nowinek, to trzymać się trzeba dawności. A jeśli bezbożna jest nowość, to święta jest dawność. Tyle więcej. Niniejsze wytyczne są pięknym załącznikiem do głównego probierza, który każdej, każdemu z nas wręczył sam Pan Jezus. Że strzeżcie się fałszywych proroków, co przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się z winogrona z ciernia lub z ostu figi? Nie może dobre drzewo wydać złych owoców, ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Przeto poznacie ich ekton karpon afton, po ich owocach. Poznaliśmy ich przedwczoraj, więc należy działać według równoległych słów Pana. Oto wysyłam was jak owce w środek wilków. Stawajcie się więc rozsądni jak węże i niedwuznaczni jak gołębie. Na świecie doznacie ucisku. Przeciw nam stoją masoni i Żydzi, także wewnątrz Kościoła katolicko-reformowanego. Na świecie doznacie ucisku, uprzedził nas Pan Jezus. Lecz miejcie odwagę. Ego, neninika ton kosmo. Ja zwyciężyłem świat. Thank you.